Czyli tak, mamy cztery pieski, dwa wyluzowane, dwa lekko nadpobudliwe, no nie? No to tak jak widzicie, Gina i Gaja są takie nadpobudliwe, Leon, no to wiadomo, że on jest ciągle zmęczony, no i moja ulubienica, 4-5-letnia suczka Sonia, ta z adopcji, co mówiłem, która, zobaczymy jaka jest, no nie? Grzegorz, ja wezmę twojego pieska, będziemy robić po kolei przywołania. Tylko na odległość co najmniej 15 metrów. Przywołanie normalnie przodem, a my wtedy obserwujemy te wasze psy. Ok? Proszę? Imię psa, imię Gaja, tak. Bez gwizdka, bo wszystkie reagują na gwizdek. Rozumiecie, o co chodzi? Bez gwizdka na razie. I ten, co miałem mówić? Skupiamy się na psach, jak dolatują, dobra? A jakby się zdarzyło, że któryś poleci zamiast do tego, do któregoś psa, no to reakcja właściciela. Każdy za swojego pieska, pamiętajcie, jest odpowiedzialny, ok? Dlatego tak to rozstawiłem. Grzesiek mi da teraz Gaję, a wy patrzycie na swoje pieski. Tak, dobra, idzie Grzegorz tam, na wprost. Ja filmuję was i te pieski. Spokojnie. Widzicie, one są lekko pobudzone. Już tam siad. Kasia, rączkami popracujcie, tak? Dalej, Grzesiu. I na wprost psa bardziej. Tak. Uwaga, teraz ja ją puszczę. Proszę, przywołanie. Trzymaj rękę do końca. Zachowanie psów. I na smyczy, tak, siad, zostań. Jest, zostań, tak? Ładnie ma siedzieć przy tobie. Ładnie ma siedzieć przy tobie, tak? I obserwujesz, bo pójdzie następny piesek, nadpobudliwa. Moja taka ulubienica. Siła niesamowita w niej jest, tej suce. Ile ona teraz ma? 9 miesięcy. To będzie, ona będzie potężna. Tak. I teraz tak. Teraz pójdzie Gina. Daj mi smycz. A ty, Aga, 3 metry od tego. I lecisz. Przywołanie też przodem. Bliżej. Mnie interesuje bliżej. Ty patrzysz trochę w prawo. Tak. Dobra, wystarczy. Grzegorz, ty patrzysz na swojego psa i tego. Przodem. Ręka do góry, krok do przodu. Zdecydowanie. Zostań. Tak. I wycisz ją. Zajmij ją czymś ruchami. Tak, dobrze. Spokojnie, na luźnej smyczy, spokojnie, tylko ma siedzieć, bo ona potrafi przy nodze. Siad, daj komendę, równaj. Dobrze. A z której strony ona stoi? Okej. Okay. Teraz tak, siad, krok do tyłu, Aga. Ty już magisterkę skończyłaś. I patrzysz na psa, ty tak samo na swoją. Patrz, jak Gaja patrzy na swojego właściciela. Tak samo ma patrzeć. Teraz uwaga na tego... No powiem najgroźniejszego, no Leona, Leon to jest mój ulubieniec. Daj mi, Kasiu, Leona. I uważaj na Ginę, bo Leon jest dzieciuk, 4 miesiące, tak? Tak, Kasiu, dobrze. Jeszcze dalej, równo, patrzymy teraz na Sonię, reszego przerwu, jak ona się zachowuje, czy jest zainteresowania. Imię psa, krok do przodu. Krok do przodu, siad. Szybciej siad, Kasiu. I daj mu, i trzymaj go równo tam, też zajmuj go, żeby ładnie siedział. Gina jest rozproszona. Koryguj ją. Tak samo. O, zajmujemy się. Teraz poleci Sonia. Mój cycur. Sonia. Sonia, nic nie zrobisz Dziurkowi? Chodź. Dobra. Tak. Leszek, słowna i proszę. Ja bym wolał bliżej mopsa jeszcze. Bliżej, jeszcze bliżej. Tylko uważaj. Teraz. I ładnie w linii starajcie się siąść. Ładnie w linii, dobra? Stójcie tak, jak stoicie w linii. I teraz ja zaczynam od Soni, dobra? Obserwujemy pieski, Kasiu. Obserwujemy pieski. Ja wezmę Sonię, Leszek. I teraz, ale do linii, Grzegorz, równo w linii stać.
W linii równo, tak. I patrzymy na psy, korygujemy je. Daj mi Sonię. I teraz tak. Leszek. Leszek, lecisz tam. Idziesz wzdłuż psów, na wprost. Uwaga teraz na psy. Dalej, Leszek. Dalej. Dalej. Jeszcze dalej. Przyspiesz trochę, Leszek. Tak. Stań szeroko. Szeroko tyłem przywołanie. Tyłem. Teraz. Krok do przodu. Siad pięknie. I chodź z nią i zastąpisz na miejscu Kasię. Kasia, przesuń się z mopsikiem w tą stronę. Dalej, a ty staniesz koło Giny. Koło Giny stań, tak. One się nigdy nie widziały razem, no nie? Nigdy. I mnie, nie, w sensie, że ćwiczyły razem, nigdy. I chodzi o to, żeby teraz sprawdzić, czy ta nasza praca, to obojętność, skupianie się na przewodniku, Kasiu, rozumiesz mnie? Dała efekty. Proszę mi uważać na tego zbója. Bo to jest najgroźniejszy pies w tej stawce. Gwizdek, gwizdasz i lecisz tam. Lecisz. Patrzysz na psy. Uwaga. Patrzysz, bo on jest malutki. Dalej, dalej. Okej. Okay. Szeroko, gwizdek. Widzicie, nie reaguje na psy, no nie? Jest obojętny, patrzy swojego właściciela, tak? Bierzesz go, tego mopsika. Weź go na smycz. Chodź do nas, Kasiu. I teraz tak. Idziesz na miejsce Giny. Teraz Aga, chodź z Giną. Tak. Spokojnie, wnów coś do niej. Wycisz ją, spokojnie. Super piesek, tak. No super, dobrze, bardzo dobra akcja. Daj mi. Aga, ja ją bliżej puszczę psów. Ja jestem ciekawy. Leszek, pilnujemy teraz. Idziesz, Aga, na wprost i przywołanie tyłem gwizdkiem. Tyłem i krok do przodu nie zapomnij. Widzicie? Zero kompletnie krok do przodu! Aga, tak. Siad, stłam ją. Widzicie? Kasia, nie ma w ogóle zainteresowania. A nie ćwiczyłem, nigdy nie ćwiczę w grupie psów, indywidualnie. Ale moje psy po takim szkoleniu, one się stają karne, tak? Jest ta więź, tak jak tutaj z Leszkiem pracowałem i Sonią, no nie Leszku? Ona go w ogóle olewała, miała go w tyłku. Troszeczkę, Aga, idziesz tu? Na koniec? Na koniec, na sam koniec? I wiesz, i ona nie było więźni. I nasza praca polegała na tym, z Leszkiem, żeby zbudować tą więź, Lesiu, tak? Może się ty wypowiesz, bo ja ciągle nawijam. Żeby coś też panie wiedziały. W pierwszej kolejności to budowaliśmy tą więź. Przez pierwsze dwa tygodnie to się dużo pozmieniało przede wszystkim. No a dopiero potem pracowaliśmy nad innymi rzeczami. Tak. Pewne knify wszelkiego rodzaju. Powiedz, jak było na początku? Na początku było dużo miłości, no nie? Tak. Później? Przez cały kurs. Ale było też, że... No, ale pod koniec to już zaczęliśmy wprowadzać komendy. Tak. Takie jak noga zostań. Tak, bo ten pies nie miał w ogóle miłości w życiu. Ją krzywdzili. Cześć. Ją po prostu właściciele nie kochali. A Leszek ze swoją dziewczyną pokochał tego psa tak. A spotkaliśmy się, jak ja byłem w ciężkim stanie szpitalu na cukrzycę, a on też był. I zaraz zacząłem psa szkolić, będąc chory gdzie? To jeszcze w szpitalu zaczęli. W szpitalu, chory, jakby leżeli. Teraz Doberman mały. Idziesz tu. Grzesiu. Zaraz książę przyjdzie. Gdzie książę? A książę już czeka. Daj mi ją. Dobra. Tyłem, Grzesiek, i nie zapomnij. Patrzymy na psy. Aga, krócej. Bo ja, Gaja, to jest dynamit. Szybciej, Grzesiek, ruchy. Szeroko gwizdek. Krok do przodu. Zdecydowanie siad, Grzegorz. Grzegorz, stań na smydzi, siad. Bo zapach czuję, tak. To muszą być ruchy zdecydowane. Dobrze. Dobrze. Dobra, i stań tutaj koło mopca. I teraz chciałem wam kogoś przedstawić. Z tym pieskiem... Bazyl, dzień dobry.
Chodź Basiu. Arek, przyczyń mi tą komórkę. Bo ja to filmuję z daleka. Trzymaj to. Tylko tutaj tak, żeby nie nacisnąć czasem. Dzień dobry, książę. Zaraz se fotkę pierdykniemy. Ale no chodź tu, książę. Szczęśliwy. No witam serdecznie. Nic nie będzie Jurek robił. Już nie chcesz nawet smakołyku brać? Chodzę do Jurka, nie widziałeś tyle psów? Aha. O Jezu. No dobra, spokój. Nie ma ochrony u pana. Bazyl. No co ty to? Co to? No, nie widziałeś tyle zwierząt? Co, nie widziałeś? Pięknie, tak. Super piesek. To jest książę. Książę był bardzo niesforny. Na pierwszym naszym spotkaniu zerwał wszelki i uciekł. Tak było? Pracowaliśmy z nim długo, ale tak samo z panią Basią. Trzeba było dużo pracy, no nie? Zmienić podejście, bo pani Basia pozwalała pieskowi na wszystko, taką miłość mu dawała, wiesz? A w tej chwili jakby to wygląda lepiej? Tak samo. Tak samo, tak? Czyli dalej dajesz miłość, ale zachowuje się inaczej, czy jak? To nie, jest trochę groźniejszy. Nie, no coś ty, ej. Ale jak? Więcej słucha. O. Słucha, nie? Zdecydowanie więcej słucha. No. Także to jest ten pan z Goldwiga, tak? Ale to też takie było. Chodź, Bazylko, chodź. Chodź, Bazylka. Super. To jest Sonia, Bazyl. To jest Sonia, spokojnie. Czekaj, a to jest Gina, no. Od czwartku zaczynamy drugi miesiąc, tak. To jest Gina, Bazylku, tak. No, to się przedstawiłem się, tak. No przecież już robi, nie ma końca. To jest Sonia. Zostajesz z pieszkami. Myślę, że żadnego nie zaatakujesz, tak? Spokojnie siedź. Jurek nie będzie. Nic zrobił nie będzie. Nic. Spokojnie. Z indyka. Specjalnie ugotowałem dzisiaj z indyka. Rozumiesz to? A ty mnie nie widziałeś tyle czasu i pogardziłeś moim indyczkiem? A może ty tylko z lewej jesz? Super. A ja taki delikatny chłopczyk jestem? No z indyczka, no. Nie? Jesteś pewny? Dobrze, no dziękuję ci, że chociaż pomuldałeś trochę. Super. Zostań na chwilkę tutaj. A ci się na wasze psy, jak się zachowują? Są wyciszone, widzicie, no nie? Inne są troszeczkę, tak? Szczególnie ta i ta mała. A my nie kłócamy. Nie ma przerwy, panie profesorze. Tak, wyciszamy. Dobra, Arek, daj mi.